Dzień otwarty we wrocławskim MPK. Jeden raz w roku się po prostu przejechać tym tramwajem. Naprawdę emocje są duże. Pojedynek tolerancja kontra rasizm. Jesteśmy przeciwko rasizmowi, że jesteśmy za otwartą Polską. Już po raz 30 w Świdnicy spotkali się miłośnicy fotografii. Żeby fotografia nie miała granic. Monika Suder, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji Echo 24. Komunikacja miejska to element życia miasta, z którym stykamy się na co dzień. Nawet jeśli z niej nie korzystamy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wciąż mijają nas dziesiątki tramwajów i autobusów. Ale dzisiaj była rzadka okazja, aby nie tylko wsiąść do tramwaju, ale także zasiąść za jego sterami. A wszystko w ramach Dnia Otwartego MPK. Szczegóły Rafał Stefaniak. Karol ma dopiero 14 lat i więcej doświadczenia w prowadzeniu tramwaju niż samochodu. Zresztą to nie był jego pierwszy raz. Samochodu nigdy nie prowadziłem, ale wiem, że tramwaj na pewno kieruje się minimalnie łatwiej, bo nie trzeba kierować cały czas kierownicą, czy tylko ustawia się prędkości, trzeba patrzeć się, czy ludzie czegoś dziwnego czasem nie robią. Ja też jeżdżę jako pomocnik motorniczego na zabytkowej linii tramwajowej i teraz sobie patrzę w lusterko, także zerknąć. I patrzę, że ten człowiek mi całą rękę wystawił przez okno. Jest tylko jeden dzień w roku, kiedy pasażerowie mogą poczuć się jak motorniczy i poprowadzić tramwaj. To dzień otwarty MPK Wrocław. Maciej postanowił skorzystać z tej propozycji i poznać MPK od przysłowiowej podszewki. Jest to bardzo fajne uczucie. Naprawdę człowiek jak siada właśnie w tej kabinie motorniczego, to po prostu czuje taką adrenalinę, tak samo takie coś, że może coś fajnego zrobić. Jeden raz w roku się po prostu przejechać tym tramwajem. Naprawdę emocje są duże. Impreza odbywa się co roku we wrześniu i za każdym razem przyciąga tłumy. Dzisiaj w zajezdni przy ulicy Powstańców Śląskich nie było inaczej. Duże zainteresowanie ma przełożyć się na to, by mieszkańcy zamiast jeździć samochodami, wybierali szybką, nowoczesną i niedrogą komunikację miejską. Może pozyskamy dzięki temu przyszłych pasażerów, a może przyszłych pracowników. Myślę, że to jest też dzień dla tych, którzy interesują się komunikacją miejską, żeby wszystkiego dotknąć. Można tutaj porozmawiać z naszymi pracownikami bezpośrednio, można ich o wszystko wypytać. Aktualnie MPK Wrocław planuje wymienić stary tabor na nowy. Ma więc konkretne plany, które mają jeszcze bardziej poprawić komfort jazdy komunikacją miejską. Jak najwięcej pojazdów klimatyzowanych, dostępność tych pojazdów, czyli jak najwięcej pojazdów dostępnych dla osób ograniczonej mobilności. I to jest temat, na którym bardzo mocno się skupiamy. Na przestrzeni najbliższych 2 lat dużo się będzie działo, dlatego że planujemy wymienić co najmniej 120 autobusów na nowe i 50 tramwajów na nowe. Więc jest to rzeczywiście ogromne przedsięwzięcie, a już myślimy o tym, co dalej, ponieważ to są bardzo poważne inwestycje i je trzeba na dużo wcześniej planować. Impreza odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Z tej okazji w zajezdni przy ulicy Legnickiej wrocławianie mogli obejrzeć tramwaje, które jeździły po ulicach Wrocławia już w 1901 roku. Na pewno stary tabor nie miał elektrycznych drzwi, tak jak w dzisiejszych czasach. Nie miał klimatyzacji, nie miał niskiej podłogi. Jak wiele osób z lat 60., 70., pamięta jeszcze jazda na winogrona w stylu, gdzie tramwaju nie zamykało się drzwi. Pierwszy tramwaj przejechał przez stolicę Dolnego Śląska równo 140 lat temu. O niebieskich wrocławskich tramwajach śpiewali przed laty Maria Koterbska w utworze Wrocławska piosenka i Jacek Zwoźniak w utworze Milicja, Wrocław i ja. Przyszłość wrocławskich tramwajów wygląda równie śpiewająco, bo miasto planuje nowe trasy dla nowych pojazdów, a jedna z nich prowadzić będzie na Ołtaszyn. Dla Echo 24 Rafał Stefaniak. Nad Odrze w sobotę zmieniło się wielki stadion piłkarski. Na boisku szkoły podstawowej nr 93 rozegrany został turniej piłki nożnej. Zawodnicy biorący w nim udział protestowali przeciwko rasizmowi i wszelkim formom dyskryminacji. Wielonarodowościowym rozgrywkom przyglądał się nasz reporter Arkadiusz Skarbowski. Sport to zdrowie, ale też sposób, aby wyrazić sprzeciw wobec rasizmu. Każda z 30 drużyn z różnych krajów zagrała bardzo ważny mecz. Mecz, który był lekcją tolerancji. Spotykamy się w gronie
osób pracujących w różnych firmach we Wrocławiu, działających w stowarzyszeniach, społeczników, ale przede wszystkim po to, żeby tym razem akurat przy okazji tego turnieju zademonstrować i powiedzieć głośno, że jesteśmy przeciwko rasizmowi, że jesteśmy za otwartą Polską. W Polsce modne jest takie hasło propagowane przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej, wykopmy rasizm ze stadionów. I myślę, że ono mówi najwięcej o tym, na czym nam zależy. Ndzaba do Polski przyjechał z Angolii. 6 lat temu rozpoczął we Wrocławiu studia na Politechnice Wrocławskiej. Sobotni mecz i akcja są dla niego wyjątkowo ważne. Zmienia się, rzeczywiście się zmienia, bo były ciężkie czasy, ale teraz ludzie są bardziej przyjazni. Mają świadomość, że obcy krajowcy mieszkają tutaj w Polsce, we Wrocławiu są. Choć Wrocław jest miastem bardzo otwartym, to jednak i tu dochodzi do różnych incydentów na tle rasowym. Notujemy wzrost zgłaszanych przestępstw, notujemy wzrost rozpoznawanych spraw pod kątem właśnie rasizmu i ksenofobii. Nieważne skąd pochodzili, z Turcji, Ukrainy lub Angolii, wszystkich uczestników połączyła miłość do piłki nożnej. I nic w tym dziwnego, bo sport to w końcu zabawa fair play, która burzy stereotypy i otwiera na innych, nawet bardzo różnych. To taka, można powiedzieć, integracja w ogóle, jakieś tam przekazanie celu na dalsze dni. Poznać wielu fajnych kumpli, no i sprawdzić się na boisku. Dla kibiców przygotowane zostały różne atrakcje. Warsztaty artystyczne, będą konkursy dla dzieci, będą też takie zajęcia ruchowe dla młodzieży przede wszystkim, ale też warsztaty sitodruku. Każdy mecz turnieju to był wyraźny głos sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji. Zawodnicy i kibice dowiedli, że nie liczą się pochodzenie ani kolor skóry, tylko człowiek. Wynik sobotniego turnieju mógł być więc tylko jeden. W pojedynkach rasizm kontra tolerancja wygrała ta ostatnia. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24. Ruszył nowy sezon artystyczny w Teatrze Scena Kamienica. Obfitować będzie w ponad 100 wydarzeń. W repertuarze są m.in. słynne czwartki z operetką, koncerty okolicznościowe czy spektakle familijne. O przygotowaniach do nowego sezonu nasza reporterka Agata Todorow. Znajdujemy się w Teatrze Scena Kamienica, gdzie dzisiaj o 18:00 wielka gala rozpoczynająca nowy sezon. A ze mną goście, dyrektor artystyczny pan Maciej Michałkowski oraz pani Agnieszka Zborowska, kierownik baletu oraz tancerka. Chciałam na początek zapytać, co zaplanowaliście państwo właśnie na ten sezon? W tym sezonie ponad 100 wydarzeń, zarówno w siedzibie przy ulicy Lelewela 15, jak i podczas wydarzeń wyjazdowych. Kontynuujemy cykl czwartki z operetką. W tym roku w szczególnym wymiarze będziemy podróżować muzycznie poprzez najpiękniejsze fragmenty z operetek węgierskich, francuskich, wiedeńskich, a także polskich, co jest bardzo ciekawe. Działania edukacyjne, spektakle familijne adresowane dla całych rodzin i dla już najmłodszych dzieci. Salon poezji i muzyki Anny Dymnej, a także szereg wydarzeń stricte operowych, takich fragmentów, których próżno szukać w innych instytucjach kultury. Za nami w tle próba grupy tanecznej. Proszę powiedzieć, jak wyglądają te próby i też co przygotowaliście państwo na dziś, najbliższe dni? Na dzisiaj przygotowaliśmy 3 nowości taneczne. Będą to 2 utwory operetkowe. Jeden z Cnotliwej Zuzany, drugi z Rendezvous. Oba utwory pochodzą z 1911 roku. I wspólnie z naszą pianistką Magdaleną Jaszczak opracowałyśmy te utwory. Ona pod kątem muzycznym, ja pod kątem choreograficznym, przy współpracy Jędrzeja Paselskiego, który właśnie w tle akurat przygotowuje się do Carmen. Także właśnie oprócz operetkowych będzie jeszcze dzisiaj jako nowość Carmen oraz nasz walc cismol chopinowski też w opracowaniu choreograficznym moim i Jędrzeja Paselskiego. Ja jeszcze chciałam dopytać i o sam repertuar, ale też o odbiorców. Czy tworząc ten repertuar na nowy sezon, braliście państwo pod uwagę właśnie, do jakich odbiorców ten repertuar kierujecie? Tak, kierujemy nasz repertuar do odbiorców praktycznie wszystkich. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Taką ideą sceny Kamienica jest właśnie fakt, żeby była przystępna, nie było takiego dystansu pomiędzy artystami, żeby każdy mógł poczuć się jak u siebie w domu. Dlatego zapraszamy
praktycznie wszystkie pokolenia, wszystkie całe rodziny, ponieważ jak się okazuje, ta operetka, gatunek, można powiedzieć, przeżywający teraz ogromny boom, a we Wrocławiu troszeczkę jednak potraktowany po macoszemu, ponieważ jesteśmy jedyną wrocławską sceną, która te tradycje operetkowe kultywuje, to na tych wydarzeniach pojawiają się coraz młodsi widzowie i zachęcają się, ponieważ operetka, mówi się, że jest najtrudniejszą ze wszystkich muzycznych sztuk. Połączenie muzyki, tańca, śpiewu, dykcji odpowiedniej wśród aktorów, śpiewaków i skomplikowane czasami układy. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To już drugi sezon teatru Scena Kamienica. Pomimo, że to najmniejsza scena we Wrocławiu, to na ten sezon dyrektor artystyczny przygotował aż około 100 wydarzeń artystycznych, które na pewno warto śledzić. Dolnośląscy kajakarze Zofia Tuła i Tomasz Czaplicki dopisali kolejne sukcesy do listy tegorocznych osiągnięć. Mistrzyni Polski we freestylu kajakowym i srebrna medalistka Pucharu Świata 2016 roku zwyciężyła w czwartych i finałowych zawodach Pucharu Europy. Tomasz Czaplicki po zaciętym pojedynku wywalczył srebro. Finałowe zmagania Pucharu Europy rozegrane zostały podczas imprezy kajakowej Freestyle Fest w Pradze. Tuła pozostawiła rywalki daleko w tyle, wygrywając trzeci rok z rzędu. W konkurencji mężczyzn rywalizacja już na poziomie eliminacji była bardzo zacięta. Zgodnie z przewidywaniami walka o zwycięstwo rozstrzygnęła się między zwycięzcą Pucharu Świata w 2016 roku Tomaszem Czaplickim, a dwukrotnym mistrzem Europy Peterem Tsonką ze Słowacji. W efekcie w pucharowym cyklu Tomasz Czaplicki wywalczył złoty, brązowy i dwa srebrne medale. Drużynowe zwycięstwo w tegorocznym Pucharze Europy powędrowało do Polaków. Na wynik końcowy składały się trzy najlepsze wyniki z czterech imprez. Do 2 października do godziny 23:59 wrocławianie mogą głosować na projekty złożone w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, a jest na nie w budżecie miasta 25 milionów złotych. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. A można to zrobić elektronicznie, pobierając formularz ze strony internetowej lub w tradycyjny sposób w centrach obsługi mieszkańca Urzędu Miasta Wrocławia, wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej i siedzibach blisko połowy rad osiedli. W niedzielę 17 września wrocławskimi ulicami przejdą dwa marsze, które mogą powodować utrudnienia w komunikacji. Procesja religijna z relikwiami świętego Stanisława zaplanowana jest w godzinach od 16:30 do 17:00. Trasa przemarszu rozpocznie się przy kościele garnizonowym pod wezwaniem świętej Elżbiety, a potem przejdzie ulicą Odrzańską, zachodnią Pierzeją Rynku, ulicami Geperta, Kazimierza Wielkiego, Zamkową na plac Franciszkański. Drugi przemarsz z okazji 78. rocznicy napaści Sowietów na Polskę we wrześniu 1939 roku spowoduje utrudnienia komunikacyjne w godzinach od 17:30 do 21:00. Rozpocznie się na placu Solnym, a potem przejdzie m.in. ulicami Ruską, Szewską, Kotlarską i Purkiniego. Przemarsz zakończy się w parku Słowackiego. We Wrocławiu trwają Dni Seniora. Zainaugurował je Marsz Kapeluszy. Już jutro seniorzy będą mogli wziąć udział m.in. w rajdzie terenowym, zabawie tanecznej i międzypokoleniowych warsztatach rodzinnych w Muzeum Współczesnym. Zapraszamy do uczestnictwa w tych i innych imprezach. Po raz 30 w Świdnicy odbyły się Dni Fotografii. Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac 88 fotografów. Komisja konkursowa rozdała nagrody i wyróżnienia autorom zdjęć w kilku kategoriach. Między innymi fotografii reportażowej i poszukującej. Jubileuszowym Dniom Fotografii towarzyszy wystawa znanego polskiego fotografika Andrzeja Tyszki, zatytułowana Twarze muzyki 1982-2015. 30 dni fotografii, które rozpoczęły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy, otworzyła wystawa zatytułowana Zestaw Świdnica 2017. Miłośnicy fotografii i autorzy zdjęć spotkali się w Świdnicy już po raz 30, a wszystko zaczęło się w latach 80. Przypomnę tylko, że pierwsze dni fotografii miały miejsce w 1983 roku. Rok na tyle trudny i na tyle sfatygowany,
kiedy po paszportu czy po anteramę trzeba było jeździć aż do Warszawy i mieć asygnaty Ministerstwa Kultury i Sztuki na uzyskanie tegoż materiału, żeby potem można było tę fotografię przylepić nawet dość takimi prymitywnymi sposobami, typu na taśmę klejącą. Do 30. Świdnickich Dni Fotografii swoje prace konkursowe zgłosiło 88 autorów, nadsyłając ponad 200 prac w kilku kategoriach konkursowych. Organizatorzy zaznaczają, że najważniejsze jednak są pasja i miłość do fotografowania. Skupialiśmy się głównie na sztuce i na tym, żeby fotografia nie miała granic, więc fotografia wychodziła do ludzi, akcje odbywały się w przestrzeni rynku i w ulicach przyległych. Przyjeżdżały do Świdnicy najbardziej znaczące postacie w polskiej fotografii, takie jak Zofia Rydet, jak Paweł Pierściński. Prezentowaliśmy tutaj fotografię Adama Bujaka, fotografię Edwarda Hartwiga. Były też prezentacje twórców z zagranicy. Na wernisażu pojawił się także Andrzej Tyszko, wybitny polski fotografik specjalizujący się w fotografowaniu muzyków. Otworzył wystawę Twarze muzyki 1982-2015. A co radzi młodym ludziom, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z aparatem fotograficznym? Młodym ludziom, którzy rozpoczynają swoją zabawę z fotografią, doradzałbym, żeby starali się zaglądać w siebie, a nie szukać dookoła i w innych zdjęciach. Dużo robić zdjęć i myśleć o swoich emocjach i wrażliwości. Zdjęcia, które trafiły na konkurs, miały przeróżną tematykę. Od portretów, pejzaży, do nawet okien życia, które od jakiegoś czasu pojawiają się w przestrzeni miejskiej. Ilość okien, które przedstawiłem tutaj na wystawie, na konkursie zestaw, jest tylko fragmentaryczna. Jest ich 20 parę. Natomiast w Polsce jest takich miejsc 70. I każda moja taka podróż do takiego okna jest to niebywała przygoda. A w sobotę wystartował fotomaraton świdnicki. Przez 12 godzin uczestnicy maratonu fotograficznego mają czas, aby zrobić zdjęcia, które zaprezentowane zostaną w niedzielę. A na koniec mam dla Państwa jeszcze jedną ważną informację. Echo Budka, czyli nasze auto z kamerą, zaparkowane będzie jutro podczas wyścigów konnych na Partynicach. Każdy z naszych widzów i uczestników tej imprezy będzie mógł powiedzieć do kamery, co mu się podoba lub nie podoba we Wrocławiu. Wypowiedzi te znajdą się oczywiście na naszej antenie. Zapraszamy do Echo Budki jutro od godziny 12 do 16. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w głównym wydaniu informacji Echo 24. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.